Poród to bardzo newralgiczny moment w życiu prosięcia, jak i lochy. A z tego względu, że długość trwania porodu warunkuje przeżywalność prosiąt, ich żywotność, ich ruchliwość i zdolność do pobrania siary, która jest warunkiem niezbędnym przeżycia kolejnych dni. Dlatego opracowano pewną sekwencję zdarzeń, pewną sekwencję sposobów postępowania, które stanowią złoty standard. Złotym standardem jest dozorowanie porodu i pomoc maciorze w razie potrzeby. Złotym standardem jest bieżąca kontrola statusu zdrowotnego maciory i prosiąt, przede wszystkim w przypadku maciory zdrowia wymienia, które stanowi wyłączne źródło pokarmu prosiąt w pierwszych dniach życia. W kolejnych dniach możemy zacząć prosięta dokarmiać. Natomiast dokarmianie to ma na celu przede wszystkim przyuczenie przewodu pokarmowego do trawienia paszy stałej, a nie dostarczenie substancji odżywczych. Dostarczenie tych substancji staje się istotne dopiero w późniejszym czasie, wtedy kiedy zmniejsza się produkcja mleka przez maciorę. Zatem w tym czasie rzeczywiście koncentracja składników odżywczych w paszy staje się istotna. Na wcześniejszym etapie dużo ważniejsze jest to, żeby pasza wabiła, żeby ładnie pachniała, żeby dobrze smakowała, po to, żeby prosięta chętnie do niej szły i jej próbowały.